Artur Machen. Wielki Bóg Pan. 3. Miasto z martwych powstań. Pan Herbert! Dobry Boże, czy mnie oczy nie mylą? Owszem, nazywam się Herbert. Wydaje mi się, że także znam pańską twarz, lecz nie mogę sobie przypomnieć nazwiska. Mam straszne kłopoty z pamięcią. Zapomniałeś już Wiliersa z Łotrem? Faktycznie, faktycznie. Najmocniej przepraszam, Williers Nie przypuszczałem, że zwracam się u jałmużnę do starego druha z koledżu. No to do, dobranoc. Ależ, przyjacielu, skąd ten pośpiech? Ja tu mieszkam całkiem niedaleko, choć może najpierw się przespacerujemy. Co powiesz na to, żebyśmy się przeszli kawałek po Shaftsbury Avenue, po na niebiosa. Jakże to się stało, że widzę cię w takim stanie, Herbert? To długa historia, Williers. I mocno niezwyczajna, lecz jeśli chcesz, mogę ci ją opowiedzieć. Ha, doskonale. Wesprzyj się tylko na moim ramieniu, wyglądasz mi raczej słabowito. I tak oto niedobrana para ruszyła powoli po Roport Street. Jeden w brudnych, odrażających łachmanach, drugi zaś odziany w regulaminowy strój spacerowy gentlemana skrojony do figury lśniącej i ogólnie demonstrujący zamożność. Villiers wyłonił się właśnie z ulubionej restauracji, gdzie spożył był wyśmienitą kolacją z wielu dań, którym towarzyszyła przyjemna butelczyna Chianti, a że miał pewien właśnie chroniczny już nawyk, czy wręcz temperament skłaniający go do wyszukiwania niezwykłych wydarzeń i osób, od których aż gęsto na ulicach Londynu, w każdej dzielnicy i o każdej porze, to też zatrzymał się na moment przy wyjściu z lokalu i rozejrzał wokół po kiepsko oświetlanej uliczce. Williers szczycił się sporem doświadczeniem w zgłębianiu owych zaułków i labiryntów, w które obfitowało życie Londynu. Oddawał się zresztą temu niezbyt zyskownemu zajęciu z pilnością godną znacznie lepszej sprawy. Dlatego też stojąc pod latarnią, obserwował właśnie przechodniów z nieskrywaną ciekawością, zaś w duchu wyszekł z powagą właściwo wyłącznie tym skłonnym do regularnego spożywania obfitej kolacji następującą sentencją. Powiadają, że Londyn to miasto spotkań, lecz jest czymś więcej to miasto z martwych powstań. Gdy nagle z tego refleksyjnego nastroju wytrąciły go żałosne pojękiwania pod bokiem, budzące litość, błaganie o jałmużnę. Zwrócił się więc w tę stronę z pewną irytacją, lecz doznał nagłego wstrząsu, widząc, że oto stanął przed nim żywy dowód dość kulawo sformułowanych przed chwilą fantazji. Williers ujrzał przed sobą starego przyjaciela z uniwersytetu, który Zresztą ukończyli tego samego dnia, a przedtem weselili się tam i debatowali po pospołu przez 12 intensywnych semestrów. Był to Charles Herbert, choć z twarzą odmienioną i zniekształconą przez biedę i kiepski los ledwie okryty lepkimi niedopasowanymi łachmanami. Ich przyjaźń przygasła, rozdzieliły ich odmienne zainteresowania i sposoby zarabiania na życie i od poprzedniego spotkania minęło już sześć lat. Teraz zaś Williers patrzył na ten ludzki wrak ze smutkiem i obawą, aczkolwiek była w tym także pewna domieszka ciekawości, coż to za koszmarne ciąg okoliczności mógł przywieźć go do tak nikczemnego stanu. Poza współczuciem, Williers czuł też z całą mocą satysfakcję amatorskiego tropiciela tajemnic, wręcz gratulując sobie, że poświęcił chwilę czasu na leniwe rozglądanie się po okolicach restauracji. Przez jakiś czas szli w milczeniu, a nie jeden przechodzień ze zdumienia przecierał oczy, widząc tak niezwykłe zjawisko, jakim był dobrze odziany gentleman prowadzący uwieszonego u ramienia żebraka. Widząc ten stan rzeczy, Williers zapuścił się w jedną z bardziej odludnych uliczek Soho. Tam powtórzył pytanie: Jakże się to mogło stać, Herbert? Przecież zawsze myślałem, że odziedziczysz solidny majątek w hrabstwie Devon. Czyżby ojciec wykreślił cię z testamentu? Nie wierzę. Nie, Williers. Po śmierci Taty, biedaczyska, odziedziczyłem cały majątek, a ojciec zmarł raptem po tym, jak ukończyłem Oxford. Był dla mnie wspaniałym rodzicem i szczerze rozpaczałem po jego śmierci. Mimo wszystko. Cóż, sam wiesz, ja to są młodzi mężczyźni. Kilka miesięcy później przybyłem do Londynu i zacząłem sobie przecierać szlaki w socjecie. Oczywiście, miałem doskonałych wprowadzających i w sumie udało mi się znaleźć sporo świetnej rozrywki. Co więcej, zupełnie niegroźnej. Jasne, spróbowałem też hazardu, ale nigdy o duże stawki. A tych kilka razy, kiedy obstawiałem wyścigi konne, skończyło się nawet zyskownie. Oczywiście wszystkiego kilka funtów, ale wystarczyło na cygara i inne drobiazgi. Koło fortuny obrociło się podczas kolejnego sezonu towarzyskiego. Oczywiście wiesz, że się ożeniłem. Nie, pierwsze słyszą. Owszem, Williers, widziałem ślub. Na przyjęciu znajomych poznałem dziewczynę, pannę, przecudnej, a niespotykanej urody. Nie zdradzę ci jej wieku, bo sam nigdy go nie poznałem, ale, na ile mogę stwierdzić, w chwili naszego spotkania miała około dziewiętnastu lat. Gospodarze przyjęcia poznali ją we Florencji. Powiedziała im, że jest sierotą, córką Anglika i Włoszki i oczarowała ich dokładnie tak samo jak i mnie. A nasze pierwsze spotkanie miało miejsce na wieczorku towarzyskim. Stałem przy drzwiach, pochłonięty rozmową z przyjacielem, gdy nagle, ponad bełkotliwy gwar konwersacji, wybił się głos, od którego zadrżało mi serce. To ona zaśpiewała jakąś włoską piosenkę. Tego wieczora zostałem przedstawiony Hel, a po trzech miesiącach ją poślubiłem. Ta kobieta, williars, Ile w ogóle można ją nazwać kobietą, znieprawiła mu duszę. Noc poślubną spędziłem, siedząc w jej sypialni w hotelu i słuchając jej opowieści. Siedziała w łóżku, a ja słuchałem jej cudownego głosu, snującego historię o sprawach, o których bałbym się nawet szeptać w najczarniejszą choćby noc, choćbym był na zupełnym odludziu. Może ci się wydawać, Willers, że wiesz to i owo o życiu, o Londynie, że orientujesz się co dniem i nocą dzieje się w tym upiornym mieście, ale powiem ci, nie masz pojęcia o rzeczach, których się dowiedziałem. Nawet w najbardziej fantastycznych koszmarach nie ujrzałbyś nawet cienia tej makabry, o której dane mi było słuchać i którą w końcu zobaczyłem. O tak, widziałem. Widziałem rzeczy niewiarygodne, tak koszmarne, że czasem sam staję, jak wryty po środku ulicy i pytam samego siebie, czy to możliwe, żeby człowiek ujrzał coś takiego i mimo wszystko przeżył? Minął rok Williers, a ja ciałem i duszą, byłem już wrakiem człowieka i ciałem i duszą. A twój majątek, Herbert? Przecież miałeś, poszedł już w dosyt. Przedałem wszystko. I pola, i lasy, i piękny stary dworek. Wszystko. A pieniądze gdzie? Ona odebrała mi każdy grosz. A potem cię porzuciła? Właśnie. Pewnej nocy znikła. Nie mam pojęcia, dokąd odeszła, ale jestem pewien, że gdybym miał ją znów ujrzeć, przypłaciłbym to życiem. Możesz sobie myśleć, że przesadzam, williers, że dramatyzuję, ale nie powiedziałem ci nawet połowy tego, co mógłbym. Są rzeczy, które z miejsca by cię przekonały, gdybym o nich wspomniał, ale nie zaznałbyś potem w życiu nawet jednego szczęśliwego dnia. Do śmierci żyłbyś już jak ja, człowiek znękany, człowiek, któremu dane było wejrzeć do piekła. Williers zaprowadził nieszczęśnika do siebie, gdzie poczęstował go kolacją. Herbert niewiele jednak mógł zjeść, ledwie też napoczął stojącą przed nim szklankę wina. Siedział przy kominku w panury milczeniu i chyba poczuł nawet ulgę, gdy Williers pożegnał się z nim, wręczając nadchodnym drobną sumę pieniędzy. Swoją drogą, Herbert, jak nazywała się twoja żona? zapytał gospodarz, odprowadzając przyjazd do drzwi. Mówiłeś, że Helen, prawda? A jak nazwisko? Kiedy ją poznałem, podobało się za Helen Vaughan, ale jakie było jej prawdziwe nazwisko, nie umiem powiedzieć. Nie sądzę zresztą, żeby takowe miała. Nie, nie w tym sensie. Tylko ludzie mają nazwisko Williers. Nie pytają nic więcej. Do widzenia. Cóż, nie zawaham się zwrócić do ciebie, jeśli tylko będziesz mógł mi pomóc w jakikolwiek sposób. Dobranoc. Herbert wyszedł w kąsającą mrozem noc. Wiler zaś wrócił do fotela przy kominku. Przyglądając się przyjacielowi, zauważył coś, co niewymownie nim wstrząsnęło. Nie tyle nędzne łachmany, czy twarz poznaczoną ubóstwem, lecz raczej zgrozą o nieznanych korzeniach, która roztaczała się wokół Herberta niczym opar. Jego gość sam przyznał, że nie był tu bez winy. Jak stwierdził, owa kobieta uczyniła za nim wrak człowieka i ciałem, i duszą. Filer z że ów człowiek, niegdyś bliski przyjaciel, brał później udział w czynach tak podłych, że nie dałoby się ich oddać słowami. Jego opowieść nie wymagała dowodów. Sam Herbert był ucieleśnionym potwierdzeniem jej prawdziwości. Ta pierwsza opowieść była zarazem końcem jego zaangażowania w tę sprawę. Nie, to na pewno nie koniec zapewne. Wszystko dopiero się zaczyna, uznał. Takie sprawy są jak chińskie szkatułki, ukryte jedna w drugie. Otwierając kolejne wewnątrz, znajdujemy coraz bardziej misterne dzieła. Najpewniej nieszczęsny Herbert to jedno z zewnętrznych puzderek, po nim przyjdą dużo bardziej niezwykłe historie. Widzisz, nie potrafił przestać myśleć o Herbercie i jego niezwykłej opowieści, która z upływem kolejnych godzin nocy zdawała się coraz bardziej szalona. Ogień zaczął dogasać, do pokoju zakrać się chłodny powiew przed świtu. Williers rzucił okiem przez ramię, wstał i z lekkim dreszczem udał się na spoczynek. Kilka dni później w klubie spotkał znajomego gentlemana nazwiskiem Austyn, słynącego z szerokiej wiedzy o życiu Londynu, zarówno w fazie dziennej, jak i mrocznej. Wciąż jeszcze pod silnym wrażeniem przypadkowego spotkania w Soho i jego konsekwencji, Williers pomyślał, że Austyn być może zdoła rzucić na historię Herberta nieco nowego światła, więc po krótkiej pogawędce na niezobowiązujące tematy zadał mu znienacka pytanie. Nie obiło ci się przypadkiem uszy nazwisko Herbert? Charles Herbert? Austyn obrócił się raptownie, patrząc na Williersa z pewnym zdumieniem. Charles Herbert? Czyżbyś nie był w Londynie trzy lata temu? A, nie. Cóż, nie słyszałeś zatem o aferze z Paul Street? W tamtych czasach był to spory skandal. O co też chodziło? No cóż, w podwórzu domu przy Paul Street, to podal Tottenham Court Road, znaleziono zwłoki pewnego gentlemana osoby bardzo wysoko postawionej. Zimny trup. Oczywiście to nie policja dokonała tego odkrycia. Gdybyś siedział przez całą noc przy biurku z zapalną lampką, konstabl podejdzie do drzwi i zadzwoni. Ale jeśli zdarzy ci się paść trupem na czymś podwórzu, możesz tak sobie leżeć bez końca jak i przy wielu innych tego rodzaju sytuacjach, policją zaalarmował wędrujący tamtędy mężczyzna. Nie, nie żaden pospolity włóczęga czy moczymorda wracający nocą z pubu, ale dżentelmen, który, czy to dla przyjemności, czy w interesach, a może i łącząc jedno z drugim, zwiedzał ulicę Londynu o piątej rano. Pozobnik wracał do domu, jak później zeznał, choć nie wiadomo skąd ani dokąd zmierzał. W każdym jednak razie w swych wędrówkach trafił na Paul Street gdzieś między czwartą a piątą rano. Coś, nie wiadomo co, przykuło jego uwagę do domu pod numerem 20, dość absurdalnie oświadczył potem, iż ów budynek miał najbardziej nieprzyjemną powierzchowność ze wszystkich, jakie zdarzyło mu się widzieć. W każdym razie zajrzał też na podwórze, gdzie z wielkim zdumieniem dostrzegł skulonego mężczyznę leżącego na bruku z twarzą ku górze. Nasz gentleman stwierdził, że oblicze to wyglądało zaiste koszmarnie, puścił się więc biegiem w poszukiwaniu najbliższego policjanta. Konstable z początku zamierzał potraktować zgłoszenie dość swobodnie, podejrzewając, że ktoś się po prostu upił, zajrzał jednak pod wskazany adres i gdy ujrzał twarz leżącego człowieka, błyskawicznie zmienił zdanie. Nasz ranny ptaszek, który złapał tak soczystego robaczka, został posłany po lekarza. Gdy tymczasem policjant dzwonił i dobijał się do drzwi, aż w końcu otworzyła mu zapuszczona i na wpół śpiąca służąca. Konstabl pokazał jej eksponat z podwórza, co spowodowało, że dziewczyna rozdarła się tak, że pobudziła chyba wszystkich na ulicy. Twierdziła jednak, że człowiek ten jest jej zupełnie nieznany, nigdy nie widziała go w tym domu i tak dalej. Nasz znalazca zdążył już wrócić z przedstawicielem medycyny, należało więc wkroczyć na podwórze. Bramka stała otworem, zatem cała czwórka zebranych zeszła tam po schodkach. Lekarzowi wystarczyła chwilka, oświadczył, że zmarły nie żył już od dobrych kilku godzin i tu zrobiło się naprawdę ciekawie. Zmarłego nie obrabowano, a w jednej kieszeni miał dokumenty, dzięki którym ustalono jego tożsamość. Był to... No, człowiek z dobrego rodu, zamożny, fawory socjety, bez wrogów, o ile zdołano ustalić. Nie podam ci jego nazwiska Williers, bo nie ma to żadnego związku z całą sprawą, a poza tym nie ma sensu rozdmuchiwać takich spraw dotyczących zmarłych, którzy nie mają już żadnych żywych krewnych. Kolejną ciekawostką jest to, że konsultowani lekarze nie mogli osiągnąć porozumienia odnośnie przyczyny zgonu. Zmarły miał lekkie sińce na ramionach, jednak były one tak nieznaczne, że mogły być skutkiem wypchnięcia go przez kuchenne drzwi, a nie upadku przez płot dzielący podwórze od ulicy, czy choćby nawet wleczenia po schodach. Bez dwóch zdań nie było na ciele żadnych innych oznak przemocy, a już na pewno nie takich, które pozwoliłyby na ustalenie przyczyny śmierci. Kiedy przeprowadzono autopsję, nie wykazała ona obecności żadnych trucizn. Oczywiście policja pragnęła dowiedzieć się wszystkiego o mieszkańcach domu pod numerem 20, i tu znów, jak usłyszałem od dobrze poinformowanych osób, wyszło na jaw parę ciekawostek. Jak się okazało, dom należał do niejakiego pana Charlesa Herberta, jego małżonki. On sam miał być rzekomo właścicielem ziemskim, choć większość osób tajemniczonych w tę sprawę przyznawała, że Paul Street to dziwny adres dla ziemianina z prowincji. Co do pani Herbert, najwyraźniej nikt nie wiedział, kim właściwie była i skąd się wzięła. Między nami mówiąc, mam wrażenie, że ci, co próbowali zgłębić tajemnice jej przyszłości, zawędrowali w mocno niezwykłe terytoria. Oczywiście państwo Herbert zaprzeczyli, jakoby w ogóle znali zmarłego, a z braku jakichkolwiek świadczących przeciwko nim dowodów, zostali rychło zwolnieni. Mimo wszystko dochodzenie w ich sprawie ujawniło kilka dziwnych rzeczy. Choć nim zabrano zwłoki, nie wybiła nawet szósta rano, na ulicy zebrał się spory tłum. Kilku sąsiadów podbiegło bliżej, chcąc zobaczyć, co takiego się stało. Z tego, co słyszałem, nie krępowali się z komentarzami, a z tych wynikało, że dom pod dwudziestką miał na postyl bardzo niedobrą reputację. Policyjni detektywi próbowali dotrzeć szlakiem tych pogłosek do konkretnych faktów, niczego jednak nie zdołali ustalić. Ludzie po prostu kręcili głowami, marczyli brwi powtarzali, że Herbertów miano w okolicy za dziwaków, że nikt nie wszedłby do tego domu w biały dzień i tak dalej, ale nic konkretnego. W organach prawa panowało moralne przekonanie, że zmarły w ten czy inny sposób dokonał żywota wewnątrz domu, po czym kuchennymi drzwiami wyrzucono go na podwórze. Nie mogli jednak tego udowodnić, a brak śladów otrucia czy przemocy uniemożliwiał wniesienia oskarżenia. Dziwna sprawa, nieprawdaż? Jest jednak kolejna interesująca okoliczność, o której jeszcze ci nie wspomniałem. Tak się składa, że jeden z lekarzy, z którymi konsultowano się w sprawie ustalenia przyczyny zgonu, to mój dobry znajomy. Spotkałem go jakiś czas po zakończeniu dochodzenia i zapytałem o wyniki badań. Naprawdę chcesz mi wmówić, że ta sprawa to dla ciebie zagadka, że naprawdę nie wiesz, co było faktyczną przyczyną śmierci owego mężczyzny? Wybacz, odparł. Świetnie wiem co było powodem zgonu. Pan nie wiadomy, że tego nie wiemy. Zmarł z przerażenia. Zapił go czysty, obezwładniający strach. Od kiedy praktykuję medycynę, nie widziałem jeszcze tak koszmarnie wykrzywionej twarzy, a dane mi było oglądać oblicza całych zastępów nieboszczyków. Uf, lekarz był dość opanowanym osobnikiem, więc zaskoczyła mnie zawziętość jego wypowiedzi. Niczego więcej jednak nie zdołałem się odeń dowiedzieć. Przypuszczam, że prokuratura wolała nie wnosić przeciwko Herbertom aktu oskarżenia pod zarzutem wystraszania nieszczęśnika na śmierć. W każdym razie niczego nie zrobiono, aż powoli wszyscy o sprawie zapomnieli. Ha, czyżbyś ty wiedział coś na temat Herberta? No cóż, Charles był w koledżu moim przyjacielem, przyznał Williers. Nie mów. A miałeś okazję widzieć jego żonę? Niestety nie. Wiele lat temu wstaliśmy z nim kontakt. Dziwna rzecz, nieprawdaż. Rozstajesz się z człowiekiem w bramie koledżu czy na peronie dworca Paddington, przez lata ani widu, ani słychasz, to nagle wyłania się w jakimś zupełnie niespodziewanym miejscu. Osobiście chętnie ujrzałbym panią Herbert powiadano o niej nadzwyczajne rzeczy. Cóż takiego? Nie wiem wręcz, jak ci o tym powiedzieć. Każdy, kto widział ją w czasie postępowania, twierdził, że to zarazem najpiękniejsza i najbardziej odpychająca z niewiast, jaką dane mu było w życiu ujrzeć. Rozmawiałem z jednym z tych, co widzieli ona własne oczy, słowo daję. Autentycznie dygotał, próbując ją opisać, i sam nie miał pojęcia, czemu. Wygląda na to, że pani Herbert to kobieta zagadka, i podejrzewam, że gdyby nasz nieboszczyk mógł na coś opowiedzieć, nasłuchalibyśmy się przedziwnych rzeczy, co swoją drogą prowadzi nas do kolejnej tajemnicy. Czegóż taki szacowny Ziemianin jak pan niewiadomy, mam nadzieję, że. Nie przeszkadzać to określenie, mógłby szukać w tak podłym domu jak ten pod numerem 20. W sumie naprawdę niezwykła sprawa, chyba sam przyznasz. W rzeczy samej, Austin, zaista nadzwyczajna. Nie sądziłem, że gdy zapytam o starego przyjaciela, trafię na złoża tak zagadkowych wieści. Cóż, muszę już iść. Do widzenia. Williers ruszył więc w swoją drogę. Wracając myślami do metafory chińskich szkatułek, no, tu faktycznie pojawiło się misterne rękodzieło. Tłumaczył Tomasz S. Gałązka. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnieni Grozja. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.